Witam w prezentacji i montażu 22 numeru Żuka A07 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy prawe nadkole, zaślepkę ramy, dwie części klaksonu, wspornik klaksonu i wkręty. W tym numerze do lewego nadkola został przymocowany klakson, do ramy została przymocowana prawa zaślepka i prawe nadkole. Po montażu części z 22 numerów mamy zmontowane dwa przednie błotniki z kierunkowskazami, maskę, przednią część z grillem i reflektorami, przedni zderzak z tablicą, przednią ramę z dwoma nadkolami, zaślepkami ramy, silnikiem, zawieszeniem i dwoma kołami.
numer 22. Na drugiej stronie mamy zdjęcie modelu z boku, logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z przodu. Mistrz każdego planu. Do mety wyścigu zaliczanego do Championnat de France de Suplorissime Mistrzostwa Francji Samochodów Turystycznych zbliżał się Renault 21 4x4. Auto prowadził Jan Rongordi, mocno związany z producentem Snad Sekvan. Tuż przed metą rajdowy obrócił pojazd o 360 stopni, publiczność szalała. Kibice uwielbiają efektowne triki, Jan Rongordi doskonale o tym wiedział i stara się doświadczać im jak najwięcej emocji. Jego popisy na torze za kierownicą samochodów Renault 5 Turbo i Renault 21 4x4 przeszły do historii motosportu we Francji. Każdy widz czekał, by Rongordi pokazał jakąś niesamowitą sztuczkę. Francuski kierowca bawił się motoryzacją, lubił adrenalinę i nie straszne mu były nawet wymagające pojazdy. Nie zgadził go przydomek widów Marker, polskie obdawiacz, którego doczekała się rajdowa wersja Renault 5 Turbo. Im trudniejszy w prowadzeniu był wóz, tym chętnie Rongordi podejmował wyzwanie. Jego miłością były rajdy, lecz rzadko zajmował się największe miejsca na podium. Udało mu się wygrać kilka rund Mistrzostw Świata, w tym rajd Monte Carlo w 1981 roku. Wystartował w wyścigu 24 Le Mans, w wspomnianych mistrzostwach Francji samochodów turystycznych, rajdzie Paryż-Dakar i był kierowcą testowym Renault w Formule 1. W 1996 roku zakończył karierę nie ze względu na wiek, lecz dlatego, że nowoczesne samochody, jak stwierdził, coraz mniej go bawiły. Przyjął etat kierowcy Renault Classic i teraz pokazuje się na wyścigach i rajdach pojazdów historycznych. Szybka giery sportowej Jana Rongordi przypadł na lata 1980-1996. Mamy zdjęcie i informację, że jak na 1980 rok linie modelu Master były bardzo nowoczesne. Furgonetka idealnie wpisywała się w nurt nowego dziesięciolecia, w epokę, w której powszechnie zaczęto się interesować komputerami i nowymi technologiami. Mamy zdjęcie i informację, że Renault Master zastąpił w gamie Renault popularnego, ale biegowego z siebiema SG2, SG3. Na zdjęciu przedstawiono licencyjną wersję francuskiej furgonetki, która powstawała w Czechosłowacji pod marką Avia. Mamy zdjęcie i informację, że w 1994 roku Renault Master otrzymał nowy znaczek Y, zmodyfikowano też kilka mało znaczących elementów. Przez 17 lat francuska furgonetka niewiele się zmieniła i pod koniec XX wieku wyglądała niczym dinozaur w mieście. Jej konkurentami były nowoczesne dostawczaki takie jak Mercedes Sprinter, Iveco Daily czy Peugeot Boxer. Mamy zdjęcie i informację, że Renault Master powstawał jako furgonetka, bus i podwozie do zabudowy. Na zdjęciu widać obwoźny sklep obsługujący klientów na warszawskim Motowie. Budowanie mnogości wersji ułatwił przedni napęd, brak wału napędowego i tylnego mostu. Mamy zdjęcie i informację, że w 1997 roku zadebiutowała długo wyczekiwana druga seria Mastera. Pod względem stylistycznym bus był zdecydowanie bardziej stonowany, pod jego maskę nadal trafiały silniki produkowane przez spółkę prowadzoną wspólnie z Fiatem Sofim. Mamy zdjęcie i informację, że druga, na fotografii egzemplarz po faceliftingu z 2003 roku i trzecia seria Mastera występowała także pod markami Nissan na zdjęciu model Intensar oraz Opel Vauxhall do 2021 roku. Mamy zdjęcie i informację, że produkt z nowej fabryki Renault w Partilly wyróżniał się między innymi okrągłymi klamkami, które utrzymały się od pierwszej serii Mastera aż do 1997 roku. Mamy dane techniczne Renault Master 1990-1997, album Żukawi. Mamy zdjęcie i informację, że żuki pozostaną miejscami w ciężkiej pracy na cmentarzach w całej Polsce. Następców brakuje. Mamy zdjęcie i informację, że coraz mniej żuków widać w gospodarstwach rolnych i w roli pomocników na bazarach, gdzie niegdzie jednak jeszcze służą. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem i pokazany model z zamontowanym drugim nadkolem. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli łącznik stabilizatora, przedni stabilizator, przednie wzmocnienie ramy, podpora.
Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.